Final Fantasy VII rozpala ogień nostalgii. Monster Hunter World pokazuje, jak należy tworzyć dodatki. God Eater 3 się rozrasta, a Granblue Fantasy Versus kusi nowymi zawodnikami. To i wiele więcej ciekawych rzeczy z azjatyckiej strony branży w najnowszym już 61. odcinku newsowym. Serdecznie zapraszam. Death is always at your doorstep. Embrace death, and nothing can stand in your way. Odcinek zaczniemy jednak od niewielkiego kącika bijatyk. Na pierwszy ogień idzie po raz kolejny Samurai Showdown, którego premiera już za rogiem, więc deweloperzy zalewają nas teraz nowymi informacjami dotyczącymi ich produkcji. Poza trailerem, który nie tylko przedstawia nam krótko historię serii na przestrzeni lat, dowiedzieć się możemy też o paru trybach rozgrywki, jakie będą dostępne od dnia premiery. Jednym z ciekawszych jest Dojo Mode, który pozwala na walkę z AI, które uczyło się naszych taktyk, co oznacza, że walczyć z takim przeciwnikiem to jak praktycznie walczyć ze samym sobą. Ewentualnie możemy pobrać swojsko zwane duchy innych graczy i toczyć z nimi zacięte boje podczas zabawy poza siecią. Gdyby tego było mało, każdy, kto złoży preorder na ów tytuł, otrzyma przepustkę sezonową za darmo, w której skład wejdzie wszystko, co zostanie wydane w przeciągu pół roku od premiery. Czyli dodatkowe postacie, stroje i tym podobne. Następny na tapetę leci Granblue Fantasy Versus, które kusi nas zwiastunami nowych postaci. Pierwszą z nich jest Fairy, której seiyuu jest Madoka Yonezawa. Z wyglądu przypomina ona delikatnie rasę Viera z Final Fantasy XII, a jej styl walki za pomocą bicza może okazać się idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, chcących w bardzo szybki i łatwy sposób skrócić dystans między sobą a przeciwnikiem. Drugą postacią jest Lancelot, dubbingowany przez Yuki Ono, który najbardziej przypomina mi męską wersję Alkite z HGU. Niestety nie widzimy dokładnie pasków życia zawodników, ale po wyglądzie animacji wydaje się, że ta postać potrafi zadawać ogromne obrażenia w dość krótkim czasie. W zeszłym tygodniu Daniel opowiadał o tym, jak Kill la Kill Eve otrzyma kampanię dla jednego gracza, w której będziemy śledzić historię z perspektywy Satsuki Kiryulin. A już dzisiaj, czyli w sumie dzień pisania tego materiału, Arc System Works oficjalnie zapowiedziało, że planuje też osobną historię dla protagonistki anime, czyli Matoi Ryuko. Co ciekawe, nie ma to być jedynie prosty retelling tego, co znaliśmy z serii anime, ale niby zupełnie nowa autorska opowieść. Mam jednak cichą nadzieję, że nie skończymy tak jak w przypadku kampanii z My Hero Injustice, gdzie sama gra mówiła, że nie warto ogrywać dodatkowej kampanii, ponieważ jest to stratą czasu. Chciałbym, żeby obie te historie okazały się na tyle dobre, że wynagrodziłyby nam drewniany gameplay, który aż kłuje w oczy na materiałach promocyjnych. Zmieniamy teraz całkowicie klimat, albowiem Dead or Alive Extreme Venus Vacation postanowiło zawalczyć o graczy przy pomocy Luny, której głosu użycza Shiori Mikami. Jeżeli brakowało wam w życiu naprawdę lightowych gier, przy których chcielibyście odpocząć i poczuć się jak Hugh Hefner, to będzie to gra idealna dla was. Oczywiście, o ile jesteście w stanie wytrzymać te całe wydawałoby się niekończące się fale fanserwisu i mikrotransakcji. Uprzedzam jednak, że gra jest robiona czysto pod azjatyckiego odbiorcę, więc musicie brać to pod uwagę i nie odpalać jej przy rodzinie, znajomych albo odsłoniętych żaluzjach. Mam niestety złą wiadomość dla wszystkich fanów Yo-Kai Watch. Otóż najnowsza odsłona jednego z największych konkurentów Pokémonów zostaje opóźniona. Jest to spowodowane pojawieniem się pewnych błędów, które trzeba było załatać, oraz chęcią poprawienia ostatecznej jakości produktu. Ja osobiście czekam na ten tytuł, ponieważ w jedynce bawiłem się bardzo dobrze, a Yo-Kai Watch 4 ma być jeszcze większe, lepsze i ładniejsze. A co najciekawsze, deweloperzy z Level 5 zapowiedzieli, że w najnowszej odsłonie Yo-Kai Watch pojawi się Kitaro oraz Medama Oyaji z GGG no Kitaro. Niestety nie wiadomo, jak głęboko będzie on powiązany z fabułą oraz bohaterami, ale może się okazać, że szykuje się nam dość mroczny wątek w tej wydawałoby się skierowanej dla młodszych produkcji. Wszyscy wyznawcy Yokotaro, radujcie się, albowiem mam teraz bardzo dobre wiadomości dla was. Pierwszą z nich jest ta, według której wynika, że Nier Automata, czyli czwarta growa odsłona w Kawiawersie, właśnie przekroczyła próg 4 milionów sprzedanych kopii. Co dla wielu może to nie być jakaś zawrotna liczba, ponieważ są gry, które sprzedają się o wiele, wiele lepiej, ale jeżeli chodzi o dzieła Yokotaro, jest to nowy rekord. Warto też wspomnieć, że jedna z najnowszych produkcji spod skrzydła Yokotaro również zawita w zrozumiałym dla nas języku już niebawem.
Sino Alice, będące mrocznym retellingiem dość dobrze znanych nam historii, zawita już w czerwcu na naszych telefonach. A skoro już o grach na telefon mowa, to warto wspomnieć, że dość przyjemne Dragalia Lost, które jest dostępne na telefonach z Androidem w wersji angielskiej, otrzyma ponownie raid Resplendent Refrain, wraz z nowymi postaciami, Norwinem i Yachiyo, oraz smokami mającymi być jednymi z najlepszych dostępnych obecnie w grze. Kolejny tydzień i kolejna szansa na porozmawianie chwilę o switchowej wersji Devil May Cry od Capcomu. Otóż jak ostatnio się okazało, ów produkcja jest jedynie czysto wyciętym portem z kolekcji HD, dostępnej chociażby na PlayStation 3. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że logicznie rzecz ujmując, Capcom mógł wydać wszystkie trzy części od razu, ale postanowił tego nie robić. Co więcej, na chwilę obecną przyznali, że nawet nie mają w planach wydawać dwójki i trójki na konsole Nintendo, dopóki pierwsza odsłona nie sprzeda się w zadowalającym stopniu. Co jest trochę dziwne, ponieważ sprzedaż kolekcji HD byłaby nieporównywalnie większa, aniżeli pojedynczej części. Ale kto wie, może Capcom obudzi się z letargu i jednak zaoferuje posiadaczom Switcha jeszcze drugą, uznawaną za najgorszą, oraz trzecią, uznawaną za najlepszą, część przygód Dantego. No dobra, teraz przechodzimy do tytułów naprawdę wielkiego kalibru. Pierwszym z nich jest wyczekiwane przez wielu Final Fantasy VII Remake, które zostało ostatnio przedstawione na nowym materiale. Graficznie jest to cudeńko pod prawie każdym względem. Uaktualniony design postaci też można zaliczyć na plus. Ale nie wiem, czy można to samo powiedzieć o zmianach w rozgrywce, którą widać w paru momentach trailera. Dla mnie jest to osobiście okej, ale ci, którzy hejtowali gameplay chociażby w Final Fantasy XV, mogą mieć dość mieszane uczucia. Wszystko to z powodu, że całość wygląda jak naprawdę prosty action RPG, w którym trzymanie guzika rozwiązuje większość naszych problemów. Co ciekawe, Square Enix nabrało wody w usta i dalej nie wytłumaczyło, jak zmieniono system materii, samonów i tym podobnych, co wywołuje delikatne wątpliwości. Co najgorsze, dalej nic nie wiadomo o epizodyczności tego projektu. Jeżeli będziemy zmuszeni do czekania po kilka lat na każdą kolejną część, to hype na ten remake może dość szybko odejść w zapomnienie. Jeżeli natomiast lubujecie się w WoWach, to mam dla was bardzo dobrą wiadomość. Otóż poznaliśmy kolejne informacje na temat dodatku do Monster Hunter World o nazwie Iceborne, który zbliża się do nas wielkimi krokami. Tytuł zawita na konsolach już w październiku i nie będzie to jakieś malutkie pierdółkowate DLC na 30 minut, a naprawdę potężna dawka zawartości. Zaczynając od zupełnie nowej historii dziejącej się po wydarzeniach z głównej porcji gry, które osadzone będą w Hoarfrost Ridge, krainie skąpanej w śniegu i lodzie, gdzie grasują jeszcze niebezpieczniejsze monstra niż te, które spotykaliśmy dotychczas. Dorzućcie do tego tonę nowego sprzętu, misje, ulepszenia w systemie walki oraz nowe wielkie monstra, a otrzymacie coś, przy czym spędzicie kolejne setki godzin. A jeżeli na dźwięk słów Velkana albo Tigrex nie przechodzą wam ciary po plecach z radości, to oby wielki łowczy miał was w swojej opiece. Całość będzie kosztowała $39 w wersji podstawowej oraz $49 w wersji Digital Deluxe z ekstra dodatkami kosmetycznymi. No chyba, że nie posiadacie w ogóle tej gry i chcielibyście spróbować swoich sił zachęceni nowymi zwiastunami. Wtedy Capcom ma dla was wersję mistrzowską, zawierającą podstawową wersję gry z dodatkiem i paroma pomniejszymi DLC. Całość będzie pięknie zapakowana w steelbook prezentujący walkę pomiędzy Velkaną a Nergigante. Koszt tego arcydzieła to jedynie $79. Trochę mniej epicko, ale również ciekawie, prezentuje się dodatkowa zawartość do God Eater 3, którą otrzymamy wraz z patchem 1.30. Ów łatka dodaje chociażby nowy rozdział historii, która dzieje się chwilę po wydarzeniach z głównej porcji gry, nowych pomocników Keita i Neil oraz dodatkowe Aragami. Poza tym standardowo nowe zadania, dodatki kosmetyczne i parę dodatkowych umiejętności. Gdyby tego było mało, to już niebawem posiadacze Nintendo Switch otrzymają wersję demo gry, które pozwoli na grę solo, jak i lokalną. Skoro już o Switchu mowa, to nie można przemilczeć faktu, że Super Mario Maker 2 wydaje się być godnym rozwinięciem pomysłów z poprzedniej odsłony. Nie dość, że otrzymamy o wiele, wiele więcej możliwości przy kreowaniu swoich światów, to jeszcze tytuł posiadał będzie tryb fabularny oraz możliwość ogrywania map w koopie lub trybie kompetytywnym. Dla fanów platformówek jest to prawdopodobnie opus magnum tego gatunku z nieskończonymi możliwościami, a znając kreatywność naszych użytkowników, coś czuję, że szykuje się epicka przygoda i pretendent do miana gry roku. Na sam koniec przed szybkim szpilem mam dla was krótki materiał z nadchodzącego wielkimi krokami MMO Caravan Stories. Tytuł wygląda jak idealna produkcja dla każdego, kto lubi bardziej baśniowe podejście do RPGów, które można było zaobserwować chociażby w grach z serii Atelier.
Polecam spróbować tego tytułu nawet z czystej ciekawości, ponieważ będzie on dostępny za darmo, więc nie stracicie nic poza kilkoma minutami, żeby pobrać ten tytuł na PlayStation 4. Tymczasem Yu Yu Hakusho otrzyma kolejną adaptację teatralną, tak samo jak Blade of the Immortal, nową wersję anime. Promised Neverland udaje się w stan spoczynku na kilka krótkich tygodni, Saint Young Man otrzymuje zdjęcia promujące nowy sezon live action dramy, prefektura Iwate wybrała Gio Duda jako swoją oficjalną maskotkę, Mamoru Oshii tworzy nowe anime, które zadebiutuje w 2020 roku, adaptacja Assassin's Pride prezentuje swój tak zwany klucz wizualny, Mary Skelter 2 zmierza na Switcha w wersji cyfrowej, Rune Factory 5 ma pojawić się na Switchu najwcześniej w marcu 2020 roku, posiadacze 3DS-ów mogą za darmo pobrać nowy motyw z Persony Q2, The Snack World zawita poza granicami Japonii w 2020 roku, Compile Heart prezentuje nowe postacie wspomagające w Azur Lane Crosswave. Nowe DLC do Soul Calibur 6 wprowadzi chociażby kotki i garnitury, D4DJ stara się zaciekawić fanów sylwetkami bohaterek z nowej produkcji, Pokémon Rumble Rush zostaje zapowiedziane na telefony, AI The Solemnium Files zostaje opóźnione o kilka miesięcy, Sengoku Basara Battle Party zmierza na telefony, Azur Wing Chevalier kusi nowymi odnowionymi artami, a Square Enix zamyka studio Istolia i anulowuje ich projekt o nazwie Prelude Rune. No i to by było na tyle w najnowszym odcinku newsowym. Chciałbym z góry podziękować wszystkim moim patronom za wsparcie oraz przypomnieć, że możecie mnie złapać nie tylko na YouTubie, ale też Twitterze i Facebooku. A tymczasem, do następnego razu. Cześć!